Miło nam tutaj Cię powitać w naszym gronie. My jesteśmy z cyfrowej ekonomii. Głównie w sumie piszemy o, jak już to, rozwiązaniach takich blockchainowych, ale zaczniemy dzisiaj od tematu Twojej prezentacji, która jeszcze się nie odbyła, bo dopiero będzie, a która dotyczy kwestii tego, jak poradzić sobie, jak firmy mają sobie poradzić w kontekście tej całej sytuacji covidowej. I w sumie mam kazus na start, na rozgrzewkę. Bo jestem ciekawy tutaj, co powiesz. Kazus dotyczy oczywiście przedsiębiorstwa, które powstaje w okresie przed COVID-em. Przedsiębiorstwo ma okres inwestycyjny, więc dużo inwestuje. Po czym zaczyna się COVID, chciałby dalej inwestować, rozwijać się i zgłasza się do waszego banku po pożyczkę. A wy, no niestety, musicie chyba odmówić, no bo jak firma nie generuje zysku, bo dopiero co powstała, no to nie ma szans chyba, żeby jej takiego kredytu udzielić. Czy się mylę? To nawet COVID nie ma specjalnie tutaj nic do rzeczy. Generalnie, żeby bank mógł udzielić finansowania, musi być w stanie wskazać źródło spłaty tego finansowania. I to, jak bardzo jesteśmy gotowi w przyszłość wyjść z tym źródłem spłaty, to generalnie określa apetyt na ryzyko danego banku. Więc tutaj myślę, że COVID na pewno nie pomógł. To jeszcze zależy, no bo jeżeli firma działa w zakresie, w sektorze e-commerce, no to COVID myślę, że może jej pomóc z osiągnięciem break-even pointu. Natomiast jeżeli to jest jakiś bardziej tradycyjny biznes, to oprócz tego, że musi się adaptować i pewnie ponieść trochę większe koszty inwestycyjne, żeby kontynuować działalność w tych dziwnych czasach, no to z pozyskaniem takiego finansowania komercyjnego może mieć problem. Tak jak każda firma, która no, nie generuje zysków. Do tego są różne programy unijne, różne dotacje, no i takie startujące firmy zwykle korzystają z finansowania z VC, z CVC, z funduszy inwestycyjnych, które no, mają dużo większy apetyt na ryzyko, no ale spodziewają się dużo większych zwrotów. Więc tak no, wprost nie da się odpowiedzieć. Wykładając to ciężka sytuacja, ale to nie COVID jest powodem, tylko raczej brak jasnego źródła spłaty takiego zobowiązania. Okej, a wspomniałeś, że jeżeli mamy do czynienia z e-commerce, to COVID powinien wręcz pomóc. Mam do Ciebie pytanie, jako tutaj eksperta w zakresie też współpracy z fintechami. Czy COVID spowodował, że tych fintechów mamy więcej? Firm, które chcą wyjść do klienta, który no, utknął w domu, tak? No i nie może teraz wyjść. Chcę mu dostarczyć jakieś usługi finansowe, żeby mógł na przykład korzystać z e-commerce'u. I czy COVID spowodował, że tych różnych takich firm fintechowych, może nawet rektechowych, mamy więcej? Myślę, że COVID jeszcze jest za krótko, żeby spowodować powstawanie nowych firm. Bardziej pomógł, czy zwiększył zapotrzebowanie na te już istniejące, bo czas decyzji po stronie korporacji czy instytucji finansowych, takie jak nasze, znacznie się skrócił. Kiedy z dnia na dzień właściwie, ja pamiętam, to był początek marca, kiedy został wprowadzony home office, lockdown, ograniczyliśmy mocno przemieszczanie się. No i tak samo nasi klienci, więc musieliśmy bardzo szybko podjąć decyzję, w które rozwiązania, mówiąc kolokwialnie, idziemy. I zamiast poświęcić na to 2-3 kwartały, no to już po 2-3 tygodniach mieć przenegocjowaną umowę, zakres takiego projektu i zaplanowane wdrożenie albo bez wdrożenia, po prostu połączenie się z daną firmą. Więc nie to, że jest więcej fintechów przez COVID, tylko te, które istniały, zaczęły działać szybciej. Poza tym Polska jest o tyle specyficzna, że no, każdy bank jest właściwie fintechem. Nasz sektor bankowy jest bardzo, bardzo mocno rozwinięty. Wiele problemów, z którymi nasi koledzy z zachodu się mierzyli, w ogóle dla nas była ciężko zrozumiała. PSD na przykład co pierwsze wprowadzało obowiązek księgowania płatności w D+1 krajowej, czyli dzień po wysłaniu ona już powinna być na koncie. A my nie rozumieliśmy za bardzo w sektorze, z czym jest problem, bo my to robimy już od wielu, wielu lat. Więc szybkie płatności, kredyty online, pay by linki,
bardzo zaawansowane używanie kart płatniczych, debetowych i kredytowych, zostawia mało miejsca na takie popularne fintechy jak na Zachodzie. U nas są bardziej takie, powiedzmy, wysublimowane, tak? Mamy jedną z pierwszych, to akurat bardziej temat, o którym wy się znacie, jeden z pierwszych fintechów, który oferuje waluty na blockchainie, tak? Mówię o Bilonie. Więc to jest taki zupełnie nieoczywisty przykład fintechu i trzeba sporo czasu spędzić, żeby tłumaczyć, co oni dokładnie robią, bo to nie jest szybki przelew czy łatwy kredyt, a zupełnie inna jakość działania. Mamy sporo regtechów, no nasze Authenti, które też jest enablerem rynku. Authenti oferuje procesy paperless. My jako bank korzystamy z nich już od kilku lat i mamy duże integracje gdzieś tam głęboko w naszych systemach. Natomiast w samym COVID-zie zdecydowaliśmy się korzystać z ich rozwiązania standardowego, self-service platform, takiego, które po prostu nasi pracownicy się logują i korzystają, bo to było najszybsze rozwiązanie, właśnie idealne na lockdown, na COVID, na te gwałtowne zmiany, które zaszły. Czyli wewnętrznie tutaj korzystacie z Authenti i sobie cenicie tą współpracę, rozumiem. A wspomniałeś też, że każdy bank jest tak jakby w Polsce takim fintechem i że inne banki mierzą się teraz z problemami, które no, dla nas są już takie bardziej oczywiste. A mam do ciebie jeszcze takie pytanie związane z takim chyba dosyć banalnym rozwiązaniem. Ostatnio dużo się mówi o tym, że ING, czy też Santander, tu nawet zapamiętałem nazwę, to chyba nazywa się Santi, prowadzili w związku z tym, że trwa COVID, chatboty, które mają doradzać. Zresztą rynek bardzo rozwijający się, widziałem źródła na portalu Fintech, że no, przyszłość może być taka, że będziemy już tylko rozmawiać z chatbotami, jeżeli chodzi o usługi finansowe. I mam pytanie, czy wasz bank też rozwija coś takiego? Tak. Pracujemy z firmą SentiOne w tej chwili. Miesiąc temu, zdaje się, wypuściliśmy naszego pierwszego chatbota do użytku wewnętrznego. Nazywa się Ewa. Funkcjonuje na Skype'ie i pomaga naszym pracownikom w procesach zakupów wewnętrznych, obsługuje procurement. No i pracujemy nad takim centrum kompetencji Natural Language Processing, żeby móc obudować, obsługiwać nie tylko chatbot, ale w przyszłości również voice. I tak, wydaje mi się, że duża część obsługi klienta i takich rzeczy daily bankingowych ma szansę przejść do obsługi przez boty, bo to jest efektywne kosztowo, efektywne czasowo. Taki bot jest dostępny 24/7. I dopiero w przypadku jakichś problemów, jakichś bardziej skomplikowanych spraw może następować połączenie z żywym człowiekiem, a nie z botem. Brzmi faktycznie bardzo interesująco, jak tak od miesiąca przetestujecie. To było takie pytanie związane z czymś prostym. Teraz to pytanie trudniejsze. Wspomniałeś o blockchainie. Czy robicie coś z blockchainem? Korzystamy z rozwiązania blockchainowego odnośnie trwałego nośnika. To jest też takie nieoczywiste i ciekawe zastosowanie technologii blockchain. No, jako grupa BNP Paribas przeprowadziliśmy proof of concept rozliczenia kart płatniczych międzynarodowej grupy finansowej pomiędzy różnymi krajami na blockchainie. Natomiast jakichś takich bardziej spektakularnych wdrożeń sobie nie przypominam. Oczywiście był pomysł i były prace nad umieszczaniem tożsamości na blockchainie i oparciem naszego procesu KYC, Know Your Customer, na blockchainie, ale na tą chwilę jeszcze nie zostało to skomercjalizowane i nie było wystarczająco dużo korzyści wskazanych z tego płynących, żeby coś takiego szeroko wdrożyć. Tutaj mamy bardzo dużo różnych barier legislacyjnych. Jeżeli mówimy o blockchainie, to aż by się prosiło, żeby to wdrożyć międzynarodowo. A różnice między
krajami, nawet w Unii Europejskiej, między implementacjami dyrektyw i przepisów są spore i bardzo ciężko jest osiągnąć równy poziom. No tak, ale z drugiej strony bądźmy realistami, jakie są szanse, że takie międzynarodowe regulacje by powstały, no mi się osobiście wydaje, że to raczej mało prawdopodobne na chwilę obecną. Czy uważasz inaczej, że jest szansa jednak, żeby taka regulacja powstała? Tutaj nie śledzę na co dzień, co się dzieje w zakresie blockchaina na poziomie Unii Europejskiej, ale z tego co pamiętam, to jest inicjatywa legislacyjna, która ma unormować przede wszystkim kryptoaktywa, kryptowaluty, a co za tym idzie, tak samo wykorzystanie blockchaina, co każdy kraj ma rozumieć, każdy prawodawca ma rozumieć pod pojęciami i ujednolicić ten poziom. I to nie chodzi o szczegółowe uregulowanie w każdym kraju dokładnie zakresów, tylko zbudowanie wspólnych podstaw, żebyśmy wiedzieli, że prawa wynikające z danego kryptoaktywa są takie same dla wszystkich uczestników rynku, a nie w zależności od tego, skąd jestem, czy skąd się loguję, czy gdzie jest wykonany smart kontrakt, będą różne. Tam im głębiej się zacznie wchodzić w zastosowanie blockchaina, takie bardziej wyrafinowane niż zwykła kryptowaluta, tym więcej pytań jest i kwestii takich prawnych do wyartykułowania, a potem do wyjaśnienia. No, padło słowo smart contract, to wypada mi się spytać, czy coś z tym też robicie, bo to aż mnie zaciekawiło. Raczej na fazie eksperymentalnej, tak? Jeżeli jest w różnych jednostkach na świecie, w grupie mamy laboratoria innowacji, niektóre z nich korzystają z różnych odmian blockchaina, Hyperledger, Corda, takie bardziej korporacyjne, więc siłą rzeczy też eksperymentują ze smart kontraktami. Natomiast nie było jeszcze żadnego takiego dużego wdrożenia czy żadnego dużego projektu związanego z wykorzystaniem smart kontraktów w prawdziwym biznesie, bo on jest fajny w momencie, kiedy cały system dookoła działa na blockchainie i też smart kontrakt powoduje smart kontrakt, jak jest efekt skali. A jeżeli mówimy o takim małym wdrożeniu, że będzie jeden smart kontrakt, on się po prostu wykona, no to powiem tak, nie ma w tym magii i można to samo osiągnąć po prostu standardowymi technologiami. No, chyba wypada nam się tutaj zgodzić. Daniel, czy masz jeszcze jakieś pytania? Tak, ja mam pytanie. W tym momencie właśnie trwa Impact 2020. I dzisiaj został zaprezentowany raport How to do Fintech in Poland. Nie wiem, czy już miałeś okazję się z nim zapoznać, ponieważ to było bardzo, bardzo przed chwilą. Ale tutaj Polska prezentowana jest właśnie jako taki wiodący hub fintechowy w Europie Środkowo-Wschodniej. I chciałem się spytać na to, jak wy się zapatrujecie właśnie, że teraz zwłaszcza w okresie COVID-u, tak, kiedy zaczyna się kryzys, czy Polska może na tym zyskać właśnie w kwestii jak w branży fintechowej? Jeszcze nie miałem okazji się zapoznać, tylko mignęło mi gdzieś, że nazwa na mediach społecznościowych. Polska w regionie jest jednym z największych rynków i jest bardzo fajnym miejscem na ostateczne przetestowanie swojego rozwiązania, zbudowanie trochę masy i pójście dalej na zachód, na bardziej atrakcyjne rynki strefy euro, a bardziej atrakcyjne pod względem przychodowym, bo jednak kosztowo dobrze jest mieć siedzibę w Polsce. Wydaje mi się, że mamy spore szanse skorzystać na tym, no bo każda działalność, która przychodzi do Polski, rejestruje się tutaj i zaczyna operacyjnie działać, no to jest rozwój lokalnej gospodarki, ekonomii, to są czy nowe miejsca pracy, czy nowe usługi, czy zwiększona konkurencyjność na rynku. I to są wszystko dobre rzeczy, więc w skrócie tak myślę, że ten zwiększony napływ fintechów, szczególnie tych ciekawych, może się przyczynić zarówno ogólnie dla gospodarki, jak i dla samego systemu bankowego, bo my bardzo chętnie, tutaj mówię za nas, ale myślę, że koledzy z innych banków też mi przyznają rację,
chętnie współpracujemy z fintechami, razem współtworzymy nowe produkty, generujemy wartość, tak żeby razem jakoś te innowacje pchać do przodu. Więc to też zwiększy konkurencyjność na rynku, co jest zawsze fajne. Warto wspomnieć, że dużo osób nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, ale jeśli chodzi o usługi finansowe, no to Polska jest na bardzo wysokim miejscu na świecie, bardzo wysoko rozwinięta. To jest taki śmieszny efekt lat 90. Przed latami 90. nasz system bankowy właściwie nie istniał. Wraz ze zmianą ustroju nagle zrobiła się olbrzymia przepaść, którą trzeba było zasypać. Więc zamiast dochodzić do jakiegoś poziomu sukcesywnie, skokowo znaleźliśmy się tam, gdzie Europa Zachodnia dopiero dążyła. Zaakceptowaliśmy karty płatnicze bardzo chętnie i kontynuujemy to. Mamy chyba największą penetrację, jeśli chodzi o płatności zbliżeniowe, karty z mikrochipem w Europie, na świecie. Więc to jest fajna tradycja, już prawie 50-letnia niedługo. Mam nadzieję, że będzie kontynuowana i że dalej będziemy tak fajnie rozwijać ten sektor finansowy u nas. A czy widzisz może jakieś przeszkody dla zagranicznych podmiotów ku temu właśnie, żeby tutaj w Polsce próbowały się rozwijać? No przede wszystkim rynek. Jeżeli ktoś już prowadzi biznes w Stanach Zjednoczonych, w Azji, to Europa jest dla niego interesująca jako cały rynek, ale niekoniecznie poszczególne państwa. A Polska niestety geograficznie jest tak położona, że wiele osób, które nie wie o jej istnieniu, w ogóle przeskakuje od razu na rynek niemiecki, francuski, które też są liczebnie większe. Więc brakuje takiego bardzo dobrego powodu, dla którego firmy z zachodu miałyby rozpoczynać działalność, czy przenosić tą działalność do Polski. To jest takie, jak już ktoś jest na tamtych rynkach, to nie za bardzo ma po co wracać.